I witamy Państwa po przerwie. Oczywiście wracamy do naszych licytacji telefonicznych. Przypominam, że mieliśmy małe przeciążenie linii, dlatego prosimy, aby Państwo dzwonili pod dwa nowe numery telefonu. 508-603-286 lub 786-639-460. Informacje o zmianach tych numerów również Państwo dostali SMS-em na system SMS-owy naszej gminy, dlatego Państwo wszyscy powinni mieć te numery. Oczywiście w SMS-ie była również informacja z linkiem do aktualnych cen. Mogą Państwo wchodzić, odświeżać sobie tą informację i widzą Państwo, jak przedstawiają się nasze licytacje. Przypominam, że licytacje telefoniczne trwają do godziny 16. O 16 zaczynamy nasz program tutaj w sali, na który wszystkich serdecznie zapraszamy. Zanim jeszcze wspomnimy o programie od godziny 16, na ten moment najbardziej wartościowe trzy przedmioty na licytacji telefonicznej to jest kurs programowania z gigantami o 860 zł, aukcja numer 107, czyli kufer od rodziny garncarskiej, rodziny konopczyńskiej, który miał jeszcze 5 minut temu kwotę 200 zł i 200 zł także aukcja numer 124, czyli anioł Łowiczanka. Zapraszamy do podbijania naszych cen, zapraszamy do licytowania, ponieważ czekamy Państwa na Państwa telefony do godziny 16. Przypominamy, że jest taka możliwość, aby Państwo dokonali licytacji zdalnej, czyli licytujemy, wygrywamy, wpłacamy tutaj i nawet Państwu dostarczymy to tutaj, gdzieś na terenie dowieziemy, wyślemy, jak Państwo potrzebują. Chodzi o to, że możemy dzisiaj dzielić się naszym dobrocią, naszym sercem w całej Polsce, a nawet na całym świecie. Ale to nie oznacza, że nie możemy się dzisiaj z Państwem spotkać bezpośrednio, bowiem kiedy zakończymy o godzinie 16 licytacje telefoniczne, to już o godzinie 16 rozpoczynamy licytację zupełnej innej listy przedmiotów i voucherów, tylko i wyłącznie przeznaczonej do licytacji stacjonarnej tutaj u nas na sali widowiskowej Domu Kultury. Także jeżeli skończycie licytować telefonicznie, możecie do nas przyjść już po godzinie 16, odebrać i wpłacić pieniążki za swoje wygrane licytacje telefoniczne i zostać później razem z nami na stacjonarne spotkanie. Bowiem o godzinie 16 rozpoczynamy i przedstawiamy właśnie ten pakiet przedmiotów, jaki mamy na licytacje stacjonarne. Później o godzinie 16.20 wystąpią pierwsi młodzi artyści z naszego terenu. I tak o godzinie 16.20 występ klasy pierwszej zespołu szkolno-przedszkolnego w Bolimowie. Przerwa na licytację. O godzinie 16.50 występ naszych podopiecznych z Domu Kultury, kółka tanecznego pod opieką pani Lilii z Faliny. Następnie 17.20 kolejna grupa naszego Domu Kultury, tym razem grupa breakdance'owa. Następnie 17.50 wystąpią nasi mieszkańcy, utalentowane solistki, które będą specjalnie na żywo do Państwa śpiewali. O godzinie 18.30 kolejna porcja występów solistycznych. W międzyczasie jeszcze będą pokazy pierwszej pomocy, tak? Tak, około godziny 18 w przerwach między licytacjami Ochotnicza Straż Pożarna w Bolimowie zaprezentuje, jak korzystać z automatycznego zewnętrznego defibrylatora, ponieważ takie urządzenie zostanie wkrótce zamontowane tutaj w Bolimowie, w centrum miasta. Dlatego chcemy Państwu przybliżyć, jak będzie mogło działać to urządzenie i do czego ono służy. Tutaj wspólnie OSP Bolimów przedstawi Państwu takie małe szkolenie. I mamy nadzieję, że do godziny 20 się z tym wszystkim wyrobimy, bowiem o godzinie 20 zapraszamy wszystkich na wspólne światełko do nieba, na pokaz małych naszych tutaj sztucznych ogniw w postaci zimnych ogni, gdzie ustawimy się wszyscy w kształcie serca tuż pod wejściem Domu Kultury, czyli na Bolimowskim Rynku. Oczywiście Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to przede wszystkim dobre serca i tutaj chcemy o godzinie 20 wspólnie podzielić się tym bolimowskim szczęściem, ciepłem i sympatią, którą do siebie na co dzień pałamy, dlatego zapraszamy serdecznie, abyśmy mogli wszyscy razem ogień od ognia sobie podzielić. Tutaj za kulisami siedzą nasze dziewczyny, uśmiechnięte, wesołe, pełne energii. One są gotowe cały czas do pomocy, dlatego serdecznie zapraszamy. Przypominam, że dzwonimy pod dwa nowe numery telefonu. 508-603-286 to jest jeden numer, 786-639-460 to jest drugi numer. Dzwonimy pod te numery, ponieważ jak to bywa w życiu, idzie wszystko na żywo. My tutaj z Państwem wszystko robimy w trakcie. Budujemy, prezentujemy i tworzymy naszą Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, dlatego dzieją się różne rzeczy, miłe, przemiłe, sympatyczne i niesympatyczne. Jedną z nich jest przeciążenie linii, na to nie mamy wpływu, ale już sobie poradziliśmy, uruchomiliśmy dwa nowe telefony, dzwonimy,
i prosimy o licytowanie. Zapraszamy oczywiście serdecznie Państwa od godziny 16. Przyjdźmy, spotkajmy się. Z tego co pamiętam, to chyba już 3 lata się nie widzieliśmy tutaj podczas finału stacjonarnego, jeżeli chodzi o Wielką Orkiestrę Świąteczną Pomocy. Zobaczymy, jak Państwo się zmienili przez te 3 lata. Ci, którzy do tej pory licytowali, na pewno schudliście, bo teraz wszyscy dbają o zdrowie, więc naprawdę jest sympatycznie. Może parę włosów siwych przybyło, tak jak mi, ale spokojnie, myślę, że przez te 3 lata nie brakło Wam, a na pewno nie zamroziło się Wasze serce, dlatego serdecznie zapraszamy tutaj do nas. Drodzy Państwo, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to są rzeczy duże, licytacje to są, to jest przebijanie się w licytowanych przedmiotach, bo to o to chodzi. Ale nie tylko, dlatego że Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury przygotował naprawdę świetny program. Wszyscy, ale dosłownie wszyscy, którzy mają ochotę włączyć się w tą orkiestrę, mogą rzucić do puszki, poczęstować się soczkiem, mogą rzucić do puszki, skorzystać z kiosku. Nie trzeba licytować za 1000 zł tych naszych przedmiotów. Mamy naprawdę bardzo bogato wyposażony kiosk woźpowy. Tam za 10 zł, rzucając do puszki, mogą Państwo wybrać sobie gadżet, który jest. Jest przygotowane mnóstwo gadżetów, nawet się na 2 stołach nie mieści, dlatego naprawdę można przyjść, zajrzeć. Dzieciaki, weźcie, załóżcie czapki. Jak nie macie, to rodzice Wam wylicytują, ale wpadnijcie do nas, weźcie swoje kieszonkowe i też możecie tutaj z nami skorzystać. Wiem, że na dworzu jest chłodno, może nieprzyjemnie, ale w środku jest naprawdę sympatycznie. O 17 zapalamy lampy w Bolimowie. Możecie po 17 już do nas przyjść, wpaść tutaj do Ośrodka Kultury i naprawdę podzielić się, skorzystać. Przychodźcie, oglądajcie. Mamy naprawdę mnóstwo fajnych przedmiotów, tych, które będziemy licytowali tutaj na żywo, bo to jest najgorętszy moment. To jest taki moment, kiedy wszyscy chcą wygrać, którzy wszyscy chcą zdobyć coś dla siebie. Macie już na pewno jakieś upatrzone przedmioty przez ostatnie tygodnie. Ciężko pracowali tutaj w Ośrodku Kultury, żebyście zobaczyli, co mamy, jakie rzeczy mamy i myślę, że naprawdę warto przyjść i tutaj z nami się podzielić tym swoim sercem. Wobec czego? Nie czekajcie, dzwońcie, a po godzinie 16 przybywajcie do nas bezpośrednio do Domu Kultury. Mamy także jeszcze ściankę woźpową, gdzie możemy zrobić sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcie. Także przychodźcie, nie czekajcie, bądźcie dzisiaj razem z nami. Tak jest, a przecież grać można w domu, można grać u siebie na wsi. Czekamy na Wasze zdjęcia, wrzucajcie chociażby pod postem gminy Bolimów. Zdjęcia strażaków, gdzie ich uchwyciliście, gdzie u Was byli, jakie macie zdjęcia. Na pewno strażacy do Was jeżdżą. Mam nadzieję, że chociaż herbatę im zrobiliście, bo jest naprawdę chłodno. Widziałem, że bez czapek pojechali, dlatego przyjmijcie gorąco naszych strażaków. Oni też tu do nas padną, podzielić się tym ciepłem, który od Was dostali. Pozdrawiamy strażaków, pozdrawiamy wszystkich w domach i zapraszamy. Dzwonimy 508-603-286. 786-639-460 i oczywiście o 16 spodziewamy się tutaj jakiegoś, no dobra, do 2000 osób przyjmiemy. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia od 16. Oczywiście ci, którzy dzisiaj nie mogą z różnych względów, wczoraj sobota była, naprawdę jest karnawał, dlatego może zostaniecie w domu, ale będziecie mogli od 16 śledzić to wszystko, co będzie się działo tu na sali, na żywo, z dźwiękiem, zarówno sali, jak i ze sceny, naszej licytacji, naszego programu. Dlatego będziecie mogli oglądać naszą woźpową telewizję i bawić się z nami. Otwórzmy swoje serca, Bolimów gra dla woźp. Do zobaczenia.